Cześć, ja jestem Emil Smyk, a dzisiaj zrobimy sobie takie krótkie wprowadzenie do wytrzymałości materiałów. Generalnie ja będę się posługiwał nie swoimi wykładami, tylko profesor Nalepki, które miałem przyjemność u niej się uczyć, aczkolwiek pierwszy wykład będzie tutaj taki wprowadzający, ogólny, gdzie pozwoliłem sobie skonstruować w oparciu m.in. o jej wykłady sam taki wykład. Przede wszystkim z czego się uczyć, bo to jest podstawowe pytanie, z czego się uczyć. Ja mógłbym tu tak naprawdę wypisać wszystko. Ja polecam najbardziej Misiaka i Niezgodzińskich, jeżeli chodzi o podręczniki, natomiast każdy podręcznik, który weźmiecie z wytrzymałości materiałów, jest bardzo dobry. Ja mogę polecić, mówię, Misiaka i Niezgodzińskich, to są bardzo dobre na początek podręczniki, przejrzyste, jasne i naprawdę bardzo dobre. I zastanówmy się, czym w ogóle wytrzymałość materiałów jest. Wytrzymałość materiałów to dział fizyki. Można powiedzieć tak naprawdę, że to jest dział tego, co nazywamy mechaniką klasyczną. I jeżeli mamy mechanikę klasyczną, to tak w podstawowym to ujęciu moglibyśmy ją podzielić na mechanikę ciała stałego i mechanikę cieczy i gazów. Ja akurat naukowo zajmuję się mechaniką cieczy i gazów, natomiast dzisiaj o mechanice ciała stałego. No i jeżeli mówimy o takiej klasycznej mechanice inżynierskiej, mechanice technicznej, będziemy tutaj rozumieli to jako mechanikę ciała sztywnego. Natomiast wytrzymałość materiałów to jest taka mechanika ciała odkształcalnego, czyli my już przyjmujemy, że nasze rzeczywiste ciała rzeczywiście się odkształcają, są sprężyste i plastyczne. O tym, czym są sprężystość i plastyczność, zaraz sobie powiemy. No i czy rzeczywiście tak jest? No, możecie podejść do dowolnego elementu metalowego, czy z jakiegokolwiek innego tworzywa, jak choćby, nie wiem, taki za parę złotych kupiony drapaczka do głowy, która rzeczywiście ona jest sprężysta, drga, tak? Mogę ją wyginać pod różnymi kątami, ona rzeczywiście sztywna nie jest, tak? Oczywiście jest też plastyczna, nie będę jej psuł. O tym, czym jest odkształcenie sprężyste i plastyczne, za chwilkę sobie powiemy. No ale dlaczego zajmujemy się w ogóle wytrzymałością materiałów? No, ponieważ ona nam odpowiada na podstawowe pytanie w mechanice i budowie maszyn. Jak konstruować elementy maszyn? No i tutaj macie parę przypadków tego, co może się stać, gdy tej wytrzymałości maszyn nie uwzględnimy, gdy wytrzymałości nie uwzględnimy, jak choćby dźwig, który się po prostu złamał, tak? Nie mam tutaj jakiegoś profesjonalnego określenia, ukręcone wały lub tutaj zerwane koła zębate. Nie będziemy tutaj o tym mówić, ja przynajmniej nie będę tutaj mówić też o samych złomach, czy jakby tym, co tak naprawdę widzimy na tych rysunkach. Złom to jest ta powierzchnia uszkodzona, w którym nastąpiło przerwanie ciągłości materiału, ale pamiętajmy o tym, że oglądając złom możemy sobie bardzo dużo powiedzieć o tym, co tam tak właściwie się stało, co się działo i od czego teraz ta wytrzymałość materiałów, którą musimy uwzględnić, zależy. No to przede wszystkim będzie rodzaj materiałów. Czy to będzie stal, stal, tak, czyli stop żelaza z węglem o zawartości węgla poniżej 2,11%, odkształcony plastyczny, czy to będzie staliwo, żeliwo, aluminium, szkło, plastelina. Będzie to właśnie stan materiału, tak? Tak samo jak mamy stal, przepraszam, czyli stop żelaza z węglem odkształcony plastycznie o zawartości węgla poniżej 2,11%, to jeżeli teraz go nie odkształcimy plastycznie, to mamy staliwo, czyli stan materiału, to w jaki sposób go obrabialiśmy, co z nim wcześniej robiliśmy, też wpływa nam na wytrzymałość. To będzie kształt i wymiar ciała. Wszelakiego rodzaju zmiany geometrii będą wpływały na m.in. kumulowanie się różnego rodzaju naprężeń, czyli można powiedzieć, że one będą takimi inicjatorami pękania, wszelakiego rodzaju zarysowania, zmiany geometryczne wynikające z konstrukcji itd., itd. No, skoro był rodzaj materiału, no to jeszcze druga rzecz, która jakby wydaje się być podstawowa, to rodzaj właściwości sił, czyli to, w jaki sposób my daną konstrukcję obciążamy.
Czy to będzie obciążenie jakimś ciężarem, czy na przykład na pręcie pewnym coś zawiesimy, w jaki sposób tą siłę przyłożymy i tak dalej, i tak dalej. No i inne oddziaływania, takim tutaj podstawowym jest temperatura. No i to, że rzeczywiście ona wpływa na właściwości wytrzymałościowe materiału, możemy zobaczyć choćby na takim prostym przypadku świeczki, która w momencie, kiedy jest w takiej normalnej temperaturze, powiedzmy pokojowej 20 stopni, jest stosunkowo takim materiałem wytrzymałym, natomiast jeżeli ją podgrzejemy, ona zaczyna być plastyczna, możemy sobie ją wyginać, można wręcz powiedzieć, że lepić niczym plastelinę. No i głównym zadaniem naszym będzie ocena, czy dany element maszyny wytrzyma obciążenia, czy też nie, czy ulegnie zniszczeniu. Tak? No i oczywiście tak naprawdę wytrzymałość materiałów odpowiada nam na pytanie, czy dobrze dany element został skonstruowany. Tak? Jeżeli chodzi o samo konstruowanie, to oczywiście ono uwzględnia dużo więcej elementów niż sama wytrzymałość materiałów, bo to są jeszcze elementy związane z kosztem materiału, z jego dostępnością, tradycją też pewną, która będzie w firmie, ale to już nie w tym miejscu. Dzisiaj skupimy się, wydawać by się mogło, jednak na tym najważniejszym elemencie konstruowania, czyli na uwzględnieniu wytrzymałości. No to skoro wytrzymałość ma nam powiedzieć, czy dany element wytrzyma nam dane obciążenia, czy nie, no to możemy sobie powiedzieć po prostu, że on ma nie ulec zniszczeniu. Ale co to tak naprawdę znaczy? Generalnie przyjmuje się, że jeżeli element nie uległ zniszczeniu, to nie został on poddany odkształceniom plastycznym. No i teraz tak, odkształceniom plastycznym. No to zastanówmy się w ogóle, czym te odkształcenia plastyczne są i jakie w ogóle rodzaje odkształceń znamy. Jeżeli chodzi o rodzaje odkształceń, to możemy sobie tu powiedzieć o odkształceniach sprężystych, no i właśnie plastycznych. Odkształcenia sprężyste to jest coś, co obserwujemy, tak jak pokazano na slajdzie, między innymi w sprężynie, ale też na przykład w takim elemencie. Ja nie wiem, czy to dobrze widać, mam nadzieję, że tak, kiedy weźmiemy sobie po prostu zwykły pręcik i zaczniemy go wyginać. Odkształcenie sprężyste to będzie każde odkształcenie, tak, które jest odwracalne. To znaczy, jeżeli przykładamy do danego elementu siłę i on się odkształca w jakiś tam sposób, to jako odkształcenie sprężyste będziemy rozumieli każde, które w momencie, gdy my zdejmiemy tą siłę, spowoduje powrót naszego elementu do początkowego kształtu, początkowej pozycji. Natomiast odkształceniem plastycznym będzie każde odkształcenie trwałe, czyli na przykład jeżeli weźmiemy sobie kartkę papieru i to będzie takie zgięcie i lekkie będzie odkształceniem sprężystym, bo ta kartka wróci do początkowego stanu. Oczywiście ona się lekko tam wygnie, ale jeżeli jest już lekko wygięta, no to teraz będzie wracała do tego samego stanu. Natomiast jeżeli ja ją zegnę tak, że tak powiem, na stałe i ona już nie wraca do początkowego stanu, w takim przypadku będziemy mówili o odkształceniach plastycznych. Czymś, co tutaj z reguły mówię też, jest to, że w jakich jednostkach my w ogóle wytrzymałości materiałów się poruszamy. Tutaj bardzo ważne są przedrostki. Ja tutaj je krótko tylko pokazuję, nie będę ich wam omawiał. W razie czego zawsze możecie zajrzeć, wpisać, co to znaczy kilo, co to znaczy mega, co to znaczy giga, ale jest to rzecz, którą podchodząc do wytrzymałości materiałów musicie zrozumieć. No to skoro powiedzieliśmy sobie, czym zajmuje się wytrzymałość materiałów i jakie będą tutaj dodatkowa taka trochę wiedza, jeżeli chodzi o te jednostki, czy też o rodzaje odkształceń, jakie mamy w ciałach, czyli tak naprawdę jakie wymagania stawia nam wytrzymałość materiałów, to zastanówmy się, czy są jakieś w ogóle założenia, które musimy poczynić, zanim tą wytrzymałością materiałów się zajmiemy. No i prawidłowa odpowiedź znaczy, że oczywiście są. I co to znaczy? Jakie są te podstawowe założenia? No pierwsza to jest zasada zesztywnienia.
To znaczy, że mimo, że my traktujemy nasze układy jako odkształcalne, czyli one się jakoś przesuwają, to my tak naprawdę w pewien sposób te odkształcenia pomijamy. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli będziemy teraz liczyli taki prosty, na przykład wytrzymałość takiego prostego, uginającego się pręta, wyobraźmy sobie, że to jest skocznia, na której staje skoczek, odbija się, skacze do wody, wykonując pewne akrobacje, to my w czasie obliczeń z reguły nie będziemy uwzględniali tego, że ta skocznia się w jakiś tam sposób odkształca. Oczywiście skocznia tutaj nie jest najlepszym przypadkiem. Dlaczego? Ponieważ z reguły, kiedy mamy zadania z wytrzymałości, kiedy z tą wytrzymałością spotykamy się rzeczywiście w przemyśle, to te odkształcenia, z którymi się spotykamy, są niewielkie. To są odkształcenia sprężyste. Jeżeli ktoś z was kiedyś miał kawałek stali, nie wiem, krzesło i usiadł na nim, no to raczej to krzesło, ono się nie powinno przynajmniej, tak? Chyba, że ważymy 180 kilo i siadamy na malutki taborecik, to ono raczej mocno, nie jesteśmy w stanie z reguły zaobserwować tego odkształcenia. Tak samo jest w przypadku różnego rodzaju elementów maszyn, jak i samych maszyn, nie wiem, pomp, silników i tak dalej, jakichś przekładni, gdzie siły, które działają na dane ciało, mimo że powodują odkształcenia sprężyste, to te odkształcenia sprężyste są bardzo nieduże. Tak? Dlatego my sobie przyjmujemy, że układ liczymy dla takich warunków, jakby tych odkształceń tak naprawdę nie było. To się głównie wiąże z tym, w jaki sposób będziemy liczyli na przykład momenty różnego rodzaju. Tak jak tutaj pokazano na rysunku, moment, tak, czyli siła razy ten długość U, H, przepraszam, no to w takim przypadku to ugięcie się będzie powodowało oczywiście tak naprawdę zmniejszenie się w elemencie rzeczywistym tego momentu. No tyle, że my tutaj zwróćcie też uwagę, że poczyniamy kolejne założenie, że ta siła P ona zawsze będzie skierowana w ten sam sposób, co przyjęliśmy. To jest tak zwana właśnie zasada zesztywnienia. Następną rzeczą jest prawo Hooke'a. Prawo Hooke'a mówi nam o tym, że odkształcenia i siły działające na to ciało są do siebie proporcjonalne. No jak to możemy sprawdzić? Najprostszym przypadkiem jest taka sprężynka, na której wieszamy różnego rodzaju obciążenia i możemy rzeczywiście wyliczyć, że pomiędzy tym siłą, którą tutaj przykładamy w postaci obciążenia akurat, a wydłużeniem się sprężyny jest pewna stała proporcja, tak? Pewna stała wartość. Zwróćmy uwagę, że tu mamy to delta L, czyli wydłużenie, natomiast tutaj mamy siłę. Pozostałe rzeczy S przekrój L0 to jest ta długość początkowa, o E module Younga powiemy sobie jeszcze w tym wykładzie. No i jeżeli tak, to jakie w ogóle możemy przykładać obciążenia do naszych układów? No, jeżeli myślę, że każdy z nas fizykę miał na tym poziomie rozszerzonym chyba w liceum, jeżeli nie, no to tutaj trzeba sobie troszkę o momentach doczytać. Natomiast możemy obciążać tak naprawdę nasze układy jako siły lub momenty. No i jeżeli byśmy chcieli teraz klasyfikować różnego rodzaju siły, no to będą to siły zewnętrzne i siły wewnętrzne. No i siły zewnętrzne, no to będą wszelakiego rodzaju siły czynne, czyli na przykład ja siadający na dane krzesełko, tak, tudzież, nie wiem, moment, paczka jakaś, którą kładę na blacie, tu, lub w przypadku dźwigu na przykład ta paleta, którą dźwig podnosi, tak, siła ciężkości tej palety, no i siły wierne, czyli to będą wszelakiego rodzaju siły, które wynikają z wewnętrznych oddziaływań. Czyli na przykład w przypadku, kiedy łączę dane elementy za pomocą śruby, tak, śruba w jaki sposób działa, to może troszkę później, bo śruba pracuje na tak naprawdę to jest połączenie cierne, ponieważ my śrubę ściskamy dwie powierzchnie i to ta tarcie pomiędzy tymi powierzchniami powinno przenosić nam układ. No i ta właśnie siła tarcia między powierzchniami, jeżeli ja bym chciał wyznaczyć, to będzie właśnie siła bierna. Tak? No i siły czynne i bierne mogą być objętościowe lub powierzchniowe.
objętościowe, czyli działające w całej objętości ciała, no tutaj to będzie przede wszystkim ciężar. Natomiast powierzchniowe to będą takie siły, które działają tylko na konkretną powierzchnię, w takim najprostszym przypadku na dany tylko i wyłącznie punkt. No i siły wewnętrzne, o których za chwilkę sobie jeszcze powiemy, ale są to siły, które działają wewnątrz ciała, które wynikają z wzajemnego oddziaływania na siebie tak naprawdę atomów, albo w troszkę bardziej makroskopowym ujęciu ziaren danego materiału. Ziaren, jeżeli mówimy o materiałach żelaznych, a generalnie o metalach. Tak, materiały żelazne i nieżelazne, czyli materiały, które zawierają żelazo lub nie zawierają żelaza. No i jeżeli mówimy o siłach powierzchniowych, to siły, z którymi możemy się spotkać, no to są siły liniowe, różnego rodzaju obciążenia ciągłe, no to będzie wszelakiego rodzaju rozłożenie, na przykład w przypadku, jak tutaj pokazano na modelach płaskich, to będzie wiatr uderzający o jakąś ścianę, o dany billboard, tak? Albo to będzie wszelakiego rodzaju rozłożenie się jakiejś masy wzdłuż całego układu. Oczywiście obciążeniem liniowym może być również obciążenie masą własną, tak, ciężar własny, tak, który najczęściej jednak będziemy zastępować jakimś obciążeniem punktowym w postaci, tak jak robiono to w liceum, po prostu jakiejś wartości Q przyłożonej, Q duże przyłożonej w jednym punkcie. No i obciążenie skupione, czyli to będą wszystkie siły i momenty przyłożone po prostu w punkcie. Czy rzeczywiście da się coś przyłożyć w punkcie? No pomijając może taką sytuację, kiedy wieszamy coś na linię przywieszonej do kotwy, tak, na przykład w suficie, nie wiem, worek treningowy, jeżeli ktoś ma, no to raczej ciężko sobie wyobrazić obciążenie skupione. Natomiast jeżeli powierzchnia, na której przykładamy obciążenie, jest dużo mniejsza, i co to znaczy dużo, to nikt wam tego nie powie, po prostu trzeba to samemu ocenić. Jest dużo mniejsza niż cała powierzchnia danego ciała albo jest mniejsza po prostu niż dany układ, no to wtedy możemy je traktować jako obciążenie punktowe. No i dobrze. Tym sobie na razie zamykamy siły, tak? Siły i momenty. Jak możemy je przykładać? No to idziemy dalej. No i ja mówiłem tutaj o siłach biernych. Właśnie, zgubiłem nazwę. No to po co w ogóle przykładamy siły bierne? Po co, nie wiem, most odpowiednio kładziemy na odpowiednich spornikach, albo po co w ogóle przykręcamy dany układ na przykład do ziemi, tak nie wiem, stojak na rowery, po co przykręcamy do ziemi? I dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ wszystkie siły bierne, które będziemy uwzględniać, to są siły, które tak to są tak zwane więzy różnego rodzaju. Czyli tak jak w tym przypadku na przykład, tu mamy jeden więz, drugi więz, za chwilkę sobie o nich więcej powiemy. No i teraz co robią więzy? Więzy odbierają stopnie swobody. No i żeby odpowiedzieć sobie, czym są więzy, odpowiedzmy sobie, czym są stopnie swobody. Najprościej rzecz ujmując, tak w takim ujęciu, żeby to zrozumieć, ale nie wyliczyć sobie to matematycznie, bo oczywiście da się piękną matematyczną definicję tutaj też podać. Jako więzy możemy rozumieć możliwość ruchu. No i teraz tak, jeżeli ja jestem człowiekiem, to jestem raczej trójwymiarowy. I jakie są moje możliwości ruchu? To jest poruszanie się góra-dół, czyli powiedzmy skakanie, chodzenie na boki, przód, tył. To są trzy możliwości ruchu, tak? Chodzi tutaj o osie. Plus dodatkowo ja mogę się jeszcze obracać. Obracać się wokół własnej osi, tak? W ten sposób. Mogę się położyć i się turlać. To będzie drugi jakby moment. No i mogę robić salta i to będzie... Znaczy ja bym nie mógł, tak? Wy być może możecie, ale teoretycznie rzecz biorąc mogę robić salta i to by była trzecia możliwość ruchu. Czyli ciało trójwymiarowe ma sześć możliwości poruszania się, tak? Trzy możliwości liniowe, tak? I trzy możliwości poruszania się w obrocie. I teraz więzy służą do tego, żeby nam te możliwości odbierać.
Jeżeli mówimy o ciałach trójwymiarowych, to jest to 6 stopni swobody. Natomiast jeżeli mówimy o układach dwuwymiarowych, czyli płaskich, czyli takich, z jakimi chyba najczęściej będziemy się spotykali w wytrzymałości materiałów, bo najczęściej da się uprościć nasz układ do układu dwuwymiarowego, no to w takim przypadku będą to 3 stopnie swobody, bo jeżeli mamy układ, mam nadzieję, że to widać, co pokazuję teraz, no to może się nasze ciało poruszać w lewo, prawo, to jest 1, góra, dół, to jest 2, no i dodatkowo może się jeszcze obracać, tak? Czyli to nie jest już poruszanie się góra, dół, lewo, prawo, tylko obrót, czyli to są 3 stopnie swobody. No i teraz w zależności od tego, jakie te stopnie swobody chcemy odebrać i jakie mamy możliwości konstrukcyjne, możemy zastosować różne więzy, różne pary kinematyczne, jakby to powiedział ktoś zajmujący się teorią maszyn i mechanizmów. To są akurat slajdy z książki chyba profesora Felixa, Teoria mechanizmów. Są pokazane tutaj różne układy. Zwróćmy uwagę na to, co się znajduje tutaj, czyli klasa danej pary kinematycznej, danego więzu, tak, i rysunek, i to jest, tak naprawdę pokazuje nam, w jakich osiach się nie pozwala poruszać. Klasa mówi nam o tym, ile stopni swobody dany układ odbiera, no i na przykład ten układ odbiera nam 1 stopień swobody, czyli możliwość poruszania się góra-dół. Ten układ odbiera nam klasa I równe 2, czyli 2 stopnie swobody nam odbiera, czyli możliwość poruszania się góra-dół i możliwość obrotu wokół osi Y. Tak samo tutaj mamy, nie mamy możliwości poruszania się góra-dół i nie mamy możliwości się poruszania po osi Y, tak? I tak dalej, można sobie te więzy analizować. I tyle, jeżeli by chodziło o więzy trójwymiarowe. Zwróćmy sobie uwagę, że oczywiście tu mamy klasę 5, czyli 5 stopni swobody odebrane, czyli zostaje nam 1. Oczywiście takim totalnym zabraniem stopni swobody jest, nie wiem, przyspawanie elementów do siebie, tak? Czyli stworzenie z nich tego samego ciała. Mówimy na to po prostu fiksacja. Tak, utwierdzenie, tak? Fiksacja nie w takim, że komuś palmo odbija, tylko fiksacja jako utwierdzenie. Natomiast w przypadku układów dwuwymiarowych będziemy mówili o podporach przegubowych przesuwnych, czyli takich podporach przesuwna zabiera nam jeden więzeł poruszania się góra-dół, o podporach przegubowych nieprzesuwnych, w tym przypadku to jest podpora mostu. Możecie takie, w moim rodzinnym mieście w Bydgoszczy można takich zaobserwować naprawdę dużo, jeżdżąc samochodem pod różnego rodzaju wiaduktami. Natomiast zachęcam do tego, żeby szukać takich podpór, czy są one rzeczywiście stosowane. Zapewniam Was, że nie wiem jak w nowych mostach, ale w starych na pewno, być może w nowych wyglądają troszkę po prostu inaczej. Nie są tak eksponowane, tak? Oczywiście w tym przypadku ta podpora przegubowa, ona umożliwia teoretycznie poruszanie się w tą i w tą, ale tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie ją rozważyli, to jest obrót wokół osi tutaj tej zaznaczonej, tak? No tutaj będą to, w przypadku mostu będą to niewielkie ruchy, tak? Dlatego ta podpora może być tak wyglądać, tak skonstruowana. My będziemy ją zaznaczali w ten sposób, czyli ona będzie jakby przyfiksowana, przytwierdzona do podłoża, tak? Zwróćmy uwagę na różnicę w rysunkach. I umożliwia tylko obrót wokół pewnej osi. No i na końcu różnego rodzaju fiksacje, tak? Czyli właśnie utwierdzenia. No i oczywiście taka gładka powierzchnia oporowa, tak zwane różnego rodzaju krzywki, które no zabierają tak naprawdę, które zabierają jeden stopień swobody. Generalnie tyle, ile dana podpora zabiera stopni swobody, tyle będzie miała reakcji. Reakcji, czyli tych sił biernych, które nam jakby zastępują ten układ. No bo jeżeli teraz będziemy mieli układ narysowany geometrycznie, w jakiś sposób, to my będziemy chcieli tą geometrię jego jak najbardziej uprościć i różnego rodzaju wiązania zastąpić siłami. I jeżeli my będziemy chcieli teraz usunąć taką podporę,
no to my ją usuniemy, a w jej miejscu narysujemy jedną siłę reakcji. W tym przypadku to będzie ta reakcja tu na czerwono narysowana. Jeżeli będziemy chcieli uprościć, uwolnić od więzów, to się tak mówi pięknie, tą podporę, czyli po prostu ją jakby usunąć z rysunku, no to będziemy musieli tutaj stworzyć dwie reakcje. Jeżeli będziemy natomiast chcieli utwierdzenie zastąpić reakcjami, to utwierdzenie da nam trzy reakcje, dwie reakcje siły pionową i poziomą oraz jedną reakcję momentu. Natomiast gładka powierzchnia oporowa da nam jedną reakcję. No, ostatnim więzem trójwymiarowym jest tak zwane cięgno. I najprostsza definicja cięgna to jest coś, czym można ciągnąć, a nie można pchać. To jest definicja, która po prostu kupuje moje serce. Cięgno zawsze daje siły. Gdy uwalniamy to od więzów, zawsze nam daje siły, które działają zgodnie z tym cięgnem. Tak? Czyli jeżeli tu taka kreseczka oznacza uwalnianie od więzów, mamy cięgno jest tak poprowadzone, to te siły reakcji będą poprowadzone wzajemnie do siebie. Oczywiście my działamy zgodnie z zasadą trzeciej dynamiki Newtona. Jeżeli by uwalniamy cały układ odwięzów, czyli jakby mamy ten układ i byśmy tu odcinali i byśmy dalej rozważali ten układ tych kołowrotków, to tu byśmy musieli narysować następną reakcję, tak żeby siły bierne w naszych utwierdzeniach różnego rodzaju, w więzach, się równoważyły. Tak? Natomiast jeżeli będziemy rozpatrywali tak jak tutaj tylko ten układ, tą beleczkę, no to w tym przypadku cięgną, nie musimy się przejmować tym, co się dzieje tutaj, z tej strony. To jeszcze wszystko nam się okaże. No i jeżeli obciążenia, no to jeszcze obciążenia statyczne lub quasi-statyczne, quasi, czyli prawie tak bardzo w przybliżeniu, to ja to mam ładnie zapisane, że quasi-statyczne to są ciąg stanów nieskończenie bliskich stanów i równowagi. Natomiast i o takich obciążeniach będziemy mówili zazwyczaj w czasie obliczeń. Są obciążenia dynamiczne, czyli tak zwane udarowe różnego rodzaju. Tym raczej się w czasie toku studiów, nie licząc próby udarności, nie będziecie zajmować. Oraz obciążenia sinusoidalne różnego typu, od zerowo tętniące, tętniące, różne, różniste. Tym zajmuje się natomiast głównie zmęczenie materiałów. Tak, zmęczenie, czyli taki stan obniżania się wytrzymałości wskutek długotrwałych obciążeń o niskiej wartości. Bardzo, bardzo uproszczając. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o pewnych założeniach, o tym, z czym możemy się spotkać, jeżeli chodzi o siły, które przykładamy i tym, jak utwierdzamy dane elementy. No to teraz pewne założenia, które dotyczą materiałów, tak? Bo my już uciekliśmy tak naprawdę od tego, w jaki sposób nasz układ jest zamontowany w przestrzeni, to były więzy, w jaki sposób został obciążony. My będziemy przyjmowali sobie w czasie zajęć i prawdopodobnie z kim byście nie mieli zajęć, prawie zawsze będziecie... Chyba zawsze, zaryzykuję stwierdzenie, że zawsze będziemy mówili o siłach stałych, tak? Pomijam oddzielny przedmiot albo dział wytrzymałości o udarności traktujący albo o zmęczeniu materiałów, ale to będzie zaznaczone. No to teraz powiedzmy sobie o materiałach, bo jakie są powinny być materiały? Przede wszystkim materiały będziemy traktowali jako sprężyste, czyli takie, które najpierw odkształcają się sprężyście, a dopiero później plastycznie. Oczywiście tych odkształceń plastycznych może nie być. W tym przypadku będziemy mówili o materiałach kruchych. Ta sprężystość może być znikoma, prawie że nieistniejąca i wtedy też mówimy z reguły o materiałach właśnie kruchych. Natomiast, czyli na przykład szkle, natomiast te odkształcenia sprężyste jakieś tam są. Może szkło nie jest, może bardziej bym powiedział mosiąc jest materiałem kruchym, gdzie odkształceń plastycznych prawie nie ma. Odkształcenia sprężyste, mimo wszystko one nadal jakieś są. I dlatego też mówimy odkształcenia sprężysto-plastyczne, przepraszam, ciała sprężysto-plastyczne, ciała sprężysto-kruche. Tak, ale generalnie one wszystkie są sprężyste.
są izotropowe, czyli niezależnie od kierunku będą miały takie same parametry wytrzymałości. No i tutaj takim idealnym przypadkiem ciała nieizotropowego jest drewno, tak? Jeżeli mamy gałąź, to inaczej będzie się ona zachowywała, jeżeli będziemy ją wzdłuż włókien próbowali złamać, inaczej będzie się zachowywała, jeżeli będziemy ją w poprzek włókien próbowali złamać. Choć może to być akurat wzdłuż włókien, tak rozerwać gałąź, to może być trudno sobie wyobrazić. No oczywiście izotropowe może nie być też blacha, to wynika z tego, w jaki sposób była obrabiana, ale my sobie będziemy przyjmować, że ciała generalnie izotropowe są. No i że są jednorodne. To znaczy, że ciała są takie same w każdym punkcie. Jeżeli mówimy, że to ciało jest wykonane ze stali, no to to jest taka sama stal w każdym punkcie, mimo że no, nauka i doświadczenie mówi nam, że w rzeczywistości tak nie jest. Jest to pewne przybliżenie dotyczące materiałów. No i teraz tak. Powiedzieliśmy sobie o siłach, że mogą być bierne, czynne, ale musimy przejść jeszcze do czegoś, bo teraz jak liczyć, czy dany materiał jest dosyć wytrzymały, czy nie. I żeby to robić, stosuje się coś takiego, co nazywa się naprężeniem. Ale zanim powiemy sobie o naprężeniu, powiedzmy sobie o siłach wewnętrznych. Siły możemy oprócz tego, jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, podzielić jako siły wewnętrzne i siły zewnętrzne. Zewnętrzne siły to będą wszystkie siły, które działają zewnątrz na dane ciało, to myślę, że jest jasne, a siły wewnętrzne to będą wszystkie siły, które działają wewnątrz, między atomami, między ziarnami, między kryształami, jeżeli to jest materiał krystaliczny, danego materiału. I takie siły wewnętrzne byłyby bardzo niewygodne do stosowania, dlatego zamiast nich, czyli zamiast tych sił wewnętrznych, sił inaczej spójności, my w wytrzymałości materiałów używamy naprężenia. Naprężenie w takim najprostszym rozumieniu wyraża się pewnym wzorem, który poznacie aż za dobrze, natomiast możemy naprężenie zdefiniować jako miarę intensywności powierzchniowej sił wewnętrznych. Czyli jeżeli sobie teraz tą bulwę naszą, ten nasz układzik, przetniemy na pół i wyrysujemy jakieś siły wewnętrzne, to tak naprawdę naprężenie to będzie ciśnienie, jakie te siły wywierają na naszą powierzchnię wewnątrz. Tak definicję możecie sobie przeczytać. I teraz w zależności od tego, jak te siły będą przyłożone w stosunku do naszej powierzchni, możemy je sklasyfikować jako naprężenia normalne, oznaczane jako φ, i naprężenia styczne. Jeżeli teraz byśmy wycięli z naszego elementu taki, z naszego układu taki element, kostkę taką trójwymiarową, to moglibyśmy narysować, że te siły wewnętrzne na każdej ścianie będą wywoływały naprężenia normalne, tu oznaczane jako φz, φy, φx, i naprężenia styczne, oznaczone tu jako t, ale to powinno być tau, taki symbolik. Tau xz, czy zx, tak? Czyli to pokazuje płaszczyznę, w której one działają. Na razie się tym nie będziemy zajmować, o tym sobie jeszcze powiemy. I w ogólności możemy sobie przyjąć, że generalnie naprężenia będziemy definiować po prostu jako siła występująca w danym przekroju, tak? Siła wewnętrzna występująca w danym przekroju, podzielona przez pole tego przekroju figury. Ciała. No jak były odkształcenia, to były naprężenia, to co powodują naprężenia, powodują odkształcenia. Czyli jeżeli teraz, łatwo to sobie wyobrazić, jeżeli teraz mamy dany układzik, to on, jeżeli teraz sobie zaczniemy go rozciągać, no to on się nam wydłuży, najłatwiej to sobie na plastelinie, bo plastelina się rzeczywiście wydłuży i spowoduje jakieś odkształcenia. Odkształcenia te mogą być różne, bo mogą być one postaciowe i objętościowe ogólnie. Tym dokładnie, mam nadzieję, że się w trakcie jakiegoś wykładu zajmiemy, czym się różnią odkształcenia postaciowe i objętościowe. Na razie może dość powiedzieć sobie, że te ciała się odkształcają.
I na zakończenie, no może jeszcze nie na zakończenie, bo jeszcze parę slajdów zostało, powiedzmy sobie o parametrach materiałów i o tym, jak one się mają do naprężeń i odkształceń. Pierwszym podstawowym parametrem materiału związanym to jest bezpośrednio z prawem Hooke'a, czyli z tym sprężystością, jest moduł Yanga, tak zwany moduł odkształcalności liniowej. On nam tak naprawdę mówi tylko o tym, w jaki sposób zachowuje się nasz układzik, jeżeli go rozciągamy sprężyście. Czyli tak naprawdę, jeżeli sobie o tym chyba w następnym wykładzie, to już w następny wykład jest już na, był już nagrany wcześniej, także dawno temu nie pamiętam, czy tam na pewno o tym było, ale chyba tak. Jeżeli nie, to napiszcie w komentarzu o tym, jak wyznaczamy moduł Yanga. No, wyznaczamy go po prostu przeprowadzając odpowiednią próbę. No i teraz o czym próbę wytrzymał jednoosiowego rozciągania i o czym on nam mówi? No o tym, jak łatwo sprężyście odkształcić dany materiał. Wyrażony on jest w z reguły megapaskalach albo gigapaskalach. I tak jak tutaj, zwróćmy sobie uwagę, od 0,01 do 0,10. Stal, żeliwo stal od 190 to jest mega w gigapaskalach. Przepraszam, jeżeli kłamię, ale to na pewno mnie ktoś poprawi, czy w mega, czy w giga, do 210. Trochę wstydno, ale trudno. Natomiast nim jest tutaj inny materiał, tym jest ten moduł mniejszy. Czyli zobaczcie, tutaj jest żeliwo, tu jest guma. Co jest trudniej odkształcić, gumę czy żeliwo? Sprężyście. No wiadomo, że gumę. Czyli można sobie powiedzieć, że nim mniejszy dany materiał, zresztą tu mamy jeszcze nylon, tak, czyli tak zwany nylon, no nie wiem jak to, może silikon, choć to nie jest to samo, nie wiem z czym, mam nadzieję, że wiecie czym jest nylon, ołów, tak, który też jest stosunkowo takim materiałem bardzo odkształcalnym. Czyli nim mniejszy moduł sprężystości, tym łatwiej jest po prostu coś odkształcić. Mniejszej siły potrzeba, żeby to odkształcenie było większe. Im wyższy moduł Yanga, tym większa siła jest potrzebna, żeby dany materiał o niewielką wartość odkształcić w jakiś sposób. Tak mamy moduł odkształcenia postać liniowego, to mamy dodatkowo moduł odkształcenia postaciowego. Wiąże się to z rodzajami odkształceń, ponieważ są odkształcenia objętościowe, jak mówiłem, i postaciowe. I objętościowe to takie, jakbyśmy wzięli kartkę papieru i teraz ją po prostu rozciągnęli w każdą stronę. Jeżeli ta kartka by nam się rzeczywiście rozciągnęła i powierzchnia by się zmieniła, to byśmy mówili o odkształceniu postaciowym. Objętościowym, przepraszam. Tak? Ona po prostu by uległa z jakiegoś powodu jej objętość, czy tam jej powierzchnia zwiększeniu. Natomiast jeżeli byśmy teraz tą kartkę odkształcali i ona by nam się wygięła, no to nie jest tutaj możliwe, ale by stała się trapezem, to mówimy o module postaciowym. Czyli mówimy o module Kirchhoffa. Czyli znowu zwróćmy na to uwagę, że nim wyższy moduł Kirchhoffa dla stali 80, dla gumy 0,0006, tym trudniej, czy im wyższy, tym trudniej będzie odkształcić postaciowo dany materiał. Tak? To są dwa różne rodzaje odkształceń. O tym, czym się one różnią i dlaczego są ważne, jeszcze sobie powiemy. No i ostatnim parametrem jest liczba Poissona. No bo tak, ja powiedziałem, że jak wezmę sobie taką kartkę i ją odkształcę, to ona mi się zwiększy. No ale dobrze wiecie, że ona, nie wiem, ten materiał nie weźmie się znikąd. Żeby ta kartka jakiś, nie wiem, jej długość mogła się zwiększyć, to inne jej parametry muszą się zmniejszyć. Tak samo jak rozciągamy plastelinę, to ona nam się przewęża. Jest taka szyjka, tak? Przewężenie się pojawia. I moduł, liczba Poissona mówi nam generalnie o tym, że na przykład, jeżeli mam jakiś pręcik metalowy i go rozciągnę i on nam się wydłuży o, nie wiem, o 0,3 mm, to o ile jego przekrój, czyli pozostałe dwa wymiary się zmniejszą. I o tym mówi liczba Poissona.
I zwróćmy sobie uwagę na to, że tutaj praktycznie wszystkie materiały mają dodatnią liczbę, znaczy praktycznie, no wszystkie materiały tu przedstawione mają dodatnią liczbę Poissona. Ona jest różna, no poczynając od korka, który po prostu jest prawie że nieodkształcalny, kończąc na gumie, która ma 0,5 liczbę Poissona. No są też stosunkowo niewielkie, ale są materiały, które mają dodatnią liczbę, ujemną liczbę Poissona. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja wezmę taką gąbkę i zacznę ją rozciągać, to ona nie zacznie mi się jej przekrój zmniejszać, ale ona zacznie puchnąć. I teraz to się uzyskuje, to nie jest oczywiście takie proste, te gąbki uzyskuje się poprzez odpowiednie ich odlewanie, tudzież w momencie po prostu, w którym one zastygają, je się specjalnie kompresuje, wskutek czego ich ścianki są powyginane, tak, są zakrzywione. Czyli w momencie teraz, kiedy ścianki gąbki, mówię, podkreślam, że to są gąbki, wiecie jak gąbka wygląda, myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. Jak ja tą gąbkę rozciągam i te ścianki, one wyprostowują się, tak, no to nie tylko te ścianki wzdłuż się wyprostowują, ale te, które są w poprzek gąbki, ścianki, one też się wyprostowują, wskutek czego ogólnie pole przekroju, czy też przynajmniej to z zewnątrz, tak, tej gąbki rośnie. Czyli są też takie materiały. To są podstawowe materiały, parametry dla materiałów inżynierskich. Liczba Poissona, moduł Kirchhoffa, moduł Younga. No i teraz, czy trzeba znać je wszystkie? Nie, ponieważ zachodzą pomiędzy nimi konkretne właściwości. Tych właściwości nie musimy zapamiętywać. Ważne, żebyśmy pamiętali, że te wszystkie współczynniki są od siebie zależne. Powiedzmy sobie jeszcze, no już prawie na zakończenie, o prawu Hooke'a. Prawo Hooke'a mówi nam o tym, jak wydłuży się materiał. Czyli jeżeli weźmiemy sobie teraz taki pręcik o długości x1 i wydłużymy, zaczniemy go rozciągać, to on się w jakiś sposób wydłuży do długości x2 o wartość dx. I teraz, jeżeli wydłużenie jego, epsilon, potraktujemy jako nasze du, czyli taki niewielki odcinek podzielone przez dx, tak, gdzie oczywiście du to jest przemieszczenie się tego pręta, końcówki tego pręta, a dx wydłużenie, tak, to możemy zapisać w konkretnej sytuacji, że nasze wydłużenie to się równa, nasze przemieszczenie naszego układu to się równa epsilon, czyli to wydłużenie jest liniowe, tak, razy dx. I jeżeli to sobie scałkujemy, możemy sobie obliczyć przemieszczenie tego pręta. No i teraz tak, jeżeli to przemieszczenie wyliczymy sobie jako epsilon w nawiasie x2 minus x1, gdzie x2 to jest długość pręta po wydłużeniu, a x1 to jest długość pręta przed wydłużeniem, tak, no to widzimy, jak obliczyć dx. No to możemy sobie powiedzieć, że to tak naprawdę to jest długość naszego pręta. Tak? Czyli możemy sobie powiedzieć, że przemieszczenie tej końcówki to jest epsilon razy l, a to się równa delta l. A więc, jeżeli sobie weźmiemy teraz tylko te dwie strony, wydłużenie nasze, tak, to się równa delta L przez L, czyli już widzimy, że to jest nasze wydłużenie, ale nie dx, gdzie dx to było wydłużenie jakie? Bezwzględne, podane na przykład w milimetrach. Natomiast epsilon to jest wydłużenie względne, podane dla przykładu w procentach. Tak? I przypomnijmy sobie, że Fi, odkształcenie, to jest siła podzielone przez A, to możemy narysować sobie taki wykres. Czyli tu pierwotnie byśmy dali jakąś siłę P, którą wydłużamy nasz wykres. Zobaczmy, czy to nie było tak. Natomiast tutaj byśmy sobie dali to nasze dx albo po prostu jakieś delta L. Tak? A ten wykres możemy przekształcić na naprężenie od odkształcenia. I moduł Younga to będzie
tangens kąta, pod którym to jest nachylone. I prawo Hooka właśnie odnosi się bezpośrednio do tego wykresu, mówiąc nam, że naprężenia to jest wydłużenie względne, czyli podane w procentach. Mam nadzieję, że wcześniej się nie pomyliłem, że to jest wydłużenie bezwzględne w milimetrach, natomiast to jest wydłużenie względne w procentach, razy moduł Younga, a więc wydłużenie bezwzględne, czyli delta L podane w milimetrach, to jest epsilon nas L, to jest sigma podzielone przez moduł Younga razy długość, a to jest po prostu siła razy długość podzielone przez moduł Younga przez przekrój. Jeżeli sobie zaczniemy to dalej analizować, to możemy powiedzieć, że wydłużenie podłużne to się równa minus moduł Poissona wydłużeniu poprzecznemu. To jest odwrotnie, przepraszam. Wydłużenie poprzeczne to się równa minus moduł Poissona razy wydłużenie wzdłużne, gdzie wydłużenie wzdłużne epsilon w to jest ten epsilon, o którym tu wcześniej cały czas mówiliśmy. No i teraz tak, na koniec, no i mamy wzór też na moduł Poissona. Na koniec powiedzmy sobie jeszcze szybko, jakie mamy ciała i co możemy na nich zobaczyć. Mianowicie taką podstawową próbą, którą będziecie wykonywać na pewno w czasie tych zajęć, albo będziecie widzieć, jak się wykonuje, będzie jednoosiowe rozciąganie. Czyli bierzemy po prostu pręt i go rozciągamy. I możemy sobie narysować taki wykres. Siła od wydłużenia lub zamienić go później na naprężenie od odkształcenia. I na podstawie tych wykresów będziemy mówili o różnego rodzaju granicach, granicy sprężystości, czyli miejscu, gdzie kończą się odkształcenia sprężyste. Granicy sprężystości liniowej, czyli miejscu, gdzie te odkształcenia sprężyste są liniowe, czyli zwróćcie uwagę, że tylko w tym miejscu obowiązuje prawo Hooka. Tak, będziemy mówili o ogólnej i dolnej granicy plastyczności. No to troszkę więcej szczegółów, tu akurat nie ma ich zaznaczonych, lub granicy wytrzymałości na rozciąganie. Te parametry sobie dużo lepiej omówić, gdy już będziecie troszkę więcej na ten temat wiedzieli. No i teraz tak, jest takie, skoro mamy jednoosiowe rozciąganie, no to zwróćcie uwagę sobie, co my tak naprawdę cały czas zakładaliśmy, że jeżeli mam układ, materiał, to my sobie przyjmujemy, że ten rozkład sił w tym materiale, w środku jego, tych sił wewnętrznych jest równomierny. Tak? Na przykład tak jak tutaj mieliśmy pręt, który, nie wiem, ciągniemy w tym miejscu i ciągniemy w tym miejscu, no to ten on się zachowywał, jakby był ciągnięty tak samo. Natomiast w rzeczywistości tak nie jest. I o tym bym prosił, żebyście pamiętali, ponieważ to wam się też przyda w momencie, kiedy będziecie myśleli o karbie, o intensyfikacji naprężeń w środku karba i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my dla ułatwienia przyjmujemy sobie, że te naprężenia w naszych ciałach, one rzeczywiście są równomierne, tak jak pokazano to na rysunku B. Z zasad, które jeszcze mogą wam się przydać, jest zasada superpozycji, ale myślę, że o tym przy okazji jakichś może ćwiczeń się dowiecie, a może ja też będę o tym mówił w ramach ćwiczeń, które będzie pokazywał. Dziękuję, mam nadzieję, że wykład się przyda.